Z udziałem władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich otwarto dzienny dom pomocy dla osób starszych, który prowadzą siostry służebniczki w Dębicy. Jest to nowa odsłona domu Symeona i Anny, który działa od 2005 roku. Uroczystości zaczęły się od podziękowań dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do jego powstania. Siostry dziękowały władzom wojewódzkim, koordynatorowi projektu Dom Lekarstwo na codzienną samotność, a także darczyńcom, którzy wspomogli budowę. Mamy ogromną wdzięczność dla wszystkich darczyńców i tych, którzy złożyli większe ofiary, ale również tych, którzy zawsze wzruszają, którzy składają taki przysłowiowy wdowi grosz. Bo to było dla nas tak nieraz wzruszające, kiedy do furty nawet klasztornej przychodziły starsze osoby, składając ofiarę, częstując seniorów nawet słodyczami. To dla nas było ostatnio takie bardzo, bardzo wzruszające. I bardzo dziękujemy oczywiście wszystkim darczyńcom. Mamy ich głęboko, chowamy wdzięczność w sercu, ale przede wszystkim otaczamy darczyńców naszą modlitwą. Seniorzy wszystkim darczyńcom i osobom, dzięki którym powstał ten dom, podziękowali śpiewająco. Radości nie brakuje i miłość też króluje. To sposób, widzicie, by cieszyć się życiem. Gratulacje oraz podziękowania dla sióstr służebniczek za ich trudną pracę na rzecz starszych osób przekazali m.in. wicestarosta powiatu dębickiego Adam Pieniążek, burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk, a także Stefan Bieszczad, przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmiku Wojewódzkiego, który podkreślał duże zasługi sióstr służebniczek dla naszego regionu. W tradycji umocowane w naszej rzeczywistości dębickiej i tu myślę, że takim znakiem rozpoznawczym dla Dębicy, powiem znakiem firmowym, to właśnie siostry służebniczki ze swoim dziełem od dziesięcioleci. To dzieło, którego dzisiaj jesteśmy świadkami i stoimy przed jego oficjalnym uruchomieniem, jest dziełem na miarę czasów. Czasów, które dzisiaj mamy, gdzie w coraz większym stopniu musimy starać się otaczać troską ludzi najsłabszych i to właśnie w sposób profesjonalny robią nasze siostry służebniczki, czego jesteśmy świadkami, z czego również bardzo się cieszę. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali matka generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maksymilla Pliszka, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop oraz zastępca dyrektora Mateusz Kutrzeba. Później przyszedł czas na poświęcenie i zwiedzanie pomieszczeń. Budynek posiada duży korytarz, przestronne sale do zajęć, rehabilitacji i wypoczynku. Jadalnie, kuchnię, w której wydawane są posiłki. W domu Symeona i Anny znajduje się 20 podopiecznych, którzy dzięki projektowi mają dużo zajęć artystycznych, spotkań z psychologiem, muzykoterapię i zajęcia ruchowo-sprawnościowe. Najpierw w tym małym budynku tam było dość, powiedzmy, ciasno, ale kameralnie, tak serdecznie. A tutaj będziemy mieć bardzo wygodnie, no, luźno, czysto, estetycznie, wszystko podane. No i te siostry dla nas takie serdeczne. Mamy nawet takie ciekawe zajęcia, spotkanie z psychologiem, mamy z dietetykiem mieć, będziemy gimnastykę specjalną taką dla seniorów. No tutaj spacerujemy po ogrodzie, to też jest taki, no dobre to warunki, bo w bloku jak się mieszka na drugim piętrze, człowiekowi nie chce się albo nie może nawet częściej wychodzić na zewnątrz do parku czy gdzieś, a tu powietrze jest też potrzebne i podobno ruchu nie zastąpi żadne lekarstwo. No teraz, no po prostu nawet pomimo moich lat jeszcze mi się chce trochę żyć. A był taki czas, że uważałam, że nic tylko się oddać już na, no, położyć się i umierać. A tutaj, no tak pomimo, że 90 rok zaczęłam już 3 miesiące temu, no jakoś tak nawet odżywam i potrafię chodzić i mówić jeszcze i rozmawiać z ludźmi. Bardzo mi się tutaj podoba ze względu na przestrzeń, na zachowanie wszystkich sanitarnych warunków, jakie obecnie są no, polecane po prostu. No i jeszcze przede wszystkim otoczenie. Wszystkie panie są bardzo miłe i panowie również, także ja się po prostu dobrze w tym środowisku czuję. Pewnie, że są lepsze dni i gorsze, bo wiadomo, że nasze schorzenia różne nam psikusy sprawiają, no ale jestem zadowolona z obsługi bardzo. Atmosfera jest bardzo dobra,
wszystko, obsługa siostrzeczki bardzo dobrze dbaje o nas i jest wszystko, jak można powiedzieć, na wysokim poziomie. Wszyscy seniorzy zgodnie podkreślali, że nie wyobrażają sobie już życia bez takiego miejsca. To nie tylko mury, zajęcia terapeutyczne, opieka i troska, które są niezwykle im potrzebne, ale przede wszystkim wielkie serce, które codziennie otrzymują od sióstr służebniczek.